Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć. Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 261. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Człowiek od zawsze szukał sposobów na poukładanie sobie rzeczywistości i doszukiwał się sensu w tym, co mu się przytrafia. Jednym z rozwiązań jest pójście w świat duchowości, który równolegle z kryzysem religii i wiary zyskuje w ostatnim czasie na popularności. Ale co na to wszystko psychologia? Jaką rolę w świecie nauki o ludzkiej psychice pełni praktyka duchowa? Po raz drugi zaprosiłam do siebie psycholożkę i psychoterapeutkę Joannę Grundewantier, aby dowiedzieć się, co duchowość może do naszego życia wnieść oraz jakie wiążą się z tym potencjalne zagrożenia. Ten odcinek to pierwsza część miniserii o tak zwanym spiritual bypassing, tłumaczonym na polski jako eskapizm duchowy, czyli zjawiska, w którym unikamy konfrontacji z trudnymi emocjami i problemami, chowając się za duchowością, zabobonami i doszukując się magicznych znaczeń w tym, co nas dotyka. Dzisiaj poznamy perspektywę psychologiczną, a w środę czeka na nas rozmowa z Asią Łożyńską, nauczycielką nowoczesnej duchowości. Zachęcam Was oczywiście do przesłuchania obu odcinków, ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest marka Health Labs Care, producent innowacyjnych suplementów diety i kosmetyków opartych na przemyślanych składnikach aktywnych, które wyznaczają najnowsze trendy w kosmetologii. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Joanną Grundewantier. Cześć Joanno. Cześć. Witam Cię po raz kolejny i bardzo się cieszę, że mamy możliwość znowu porozmawiać i może trochę zaskoczę Cię tym pytaniem na początku, ale zastanawiałam się nad tym, czy w psychologię można nie wierzyć. Ciekawe pytanie. Myślę, że są osoby, które nie wierzą w psychologię, więc skoro takie osoby są, to pewnie można w nią nie wierzyć. Na pewno są też osoby, które nie wierzą w psychoterapię jako sposób na leczenie trudności w obszarze zdrowia psychicznego i na takie rozwijanie się. Myślę, że trudniej jest nie wierzyć na przykład w twarde dane i badania psychologiczne, no chociaż też są osoby, które znajdą sposób, żeby je zanegować, na przykład tłumacząc to jakimiś, nie wiem, spiskami czy tym, że takie badania mogły zostać sfałszowane, no więc da się nie wierzyć w psychologię, tak samo jak da się nie wierzyć w inne nauki. No właśnie, bo czasami mam wrażenie, że obserwujemy taki kryzys autorytetów, że w świecie nauki również mamy tak dużo badań, które potwierdzą niemalże każdą tezę, że w ludziach rodzi się dużo takiego sceptycyzmu, że a może to też jest kolejny kit, który ktoś nam chce wcisnąć i nie masz wrażenia, że to jest jednak ze sporą niekorzyścią dla społeczeństwa, jeżeli mówimy tutaj o tym kontekście psychologicznym? Myślę, że może nie o tyle jest problem z badaniami i z tym, ile ich jest, co z tym, w jaki sposób je czytamy i w jaki sposób je przedstawiamy i w jaki sposób są one przedstawiane w mediach, bo to jest kłopot, że jeżeli z jednego badania przeprowadzonego, nie wiem, na 30 osobach robi się nagłówek na głównej stronie bardzo poczytnego portalu, no to robi się z tego kłopot, prawda? Bo żeby tworzyć na podstawie badań jakieś teorie psychologiczne, no to potrzebujemy, żeby te badania się powtarzały, żeby były robione na dużych, reprezentatywnych grupach. Jedno badanie rzadko jest udowodnieniem jakiegoś zjawiska albo rzadko jest udowodnieniem skuteczności czegoś. Potrzebujemy dużych grup i potrzebujemy często sporo tych badań. I to metaanalizy
badań często są, czyli takie badania, które biorą pod uwagę wiele wcześniej przeprowadzonych badań, mogą nam różne rzeczy udowadniać, więc myślę, że to nie jest kłopot z tym, że mamy za dużo badań i że one są w stanie wszystko udowodnić, tylko raczej kłopot z tym, że często badania właśnie są przedstawiane jako coś rewolucyjnego, jako coś nowego, nie są czytane poprawnie i są jakby wyciągane z kontekstu różne zdania, które niekoniecznie są prawdziwe, niekoniecznie opisują całe zjawisko, tylko dlatego, że to będzie jakoś szokujące, atrakcyjne, że ludzie klikną w taki link, że ludzie będą chętnie to czytać i powtarzać, nawet jeśli nie jest do końca prawdą albo nie jest pełną prawdą. No właśnie, a my lubimy te wszystkie nagłówki, które mówią nam, że w 3 dni, czy nawet w 3 tygodnie zmienimy swoje życie, naprawimy to, czy wprowadzając jakiś nowy nawyk, wszystko się zmieni. To brzmi bardzo atrakcyjnie, ale często nic z tego nie wynika. No i tak jak właśnie powiedziałaś, to może sprawiać, że my podważamy zasadność jakiejś nauki. I w tym przypadku może być to na przykład psychologia. Powiedziałaś też, że ludzie nie wierzą w psychoterapię. Masz, nie wiem, wiedzę albo po prostu swoje przemyślenia, z czego to wynika, że akurat właśnie psychoterapię podważamy albo wręcz wyśmiewamy, bo ja też się z tym spotkałam. Oj, myślę, że tutaj powodów jest wiele, bo z jednej strony na pewno w Polsce mamy taki problem w ogóle z regulacją zawodu psychoterapeuty i z tym, że tak naprawdę psychoterapeutą może nazwać się każdy, jeśli sobie tak akurat wymyśli w tym momencie, że zmieni swoje życie i zostanie psychoterapeutą, no to jeśli nie jest uczciwą osobą, no to może zrobić to z dnia na dzień, powiesić sobie na drzwiach kartkę psychoterapeuta i prowadzić tam coś, co będzie nazywał psychoterapią. Nie mamy ustawy o zawodzie, nie mamy regulacji, które by pilnowały tego, żeby osoby, które wykonują ten zawód, miały rzeczywiście odpowiednie wykształcenie i odpowiednie kompetencje, więc to jest coś, co jest, odpowiedzialność za to jest zrzucona na osoby, które korzystają z psychoterapii. Więc myślę, że to może być jedno źródło takich przekonań na temat psychoterapii, że rzeczywiście są osoby, które trafiają na specjalistów, czy nawet niespecjalistów, którzy nie są wystarczająco kompetentni, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy, no i tam się rozczarowują tym procesem, no bo nie jest to wtedy proces psychoterapii. Z drugiej strony, no jest też kwestia tego, że psychoterapia to jest oddziaływanie, które nie sprawi nigdy, że nasze życie stanie się idealne. Psychoterapia może pomóc nam radzić sobie z różnymi trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego, może pomóc nam z objawami zaburzeń psychicznych, których doświadczamy, może pomóc nam się lepiej czuć na co dzień, ale no, nie da nam idealnego życia bez żadnych problemów, pozbawionego smutku, cierpienia i złości. I myślę, że te ograniczenia psychoterapii być może też są źródłem tego, że ludzie nie wierzą w to, że jest skuteczna, no bo przecież ktoś chodził na psychoterapię, a nadal czasem jest smutny albo czasem się wścieka. No psychoterapia tego nie zmieni, bo to są nasze emocje i one są nam potrzebne i w psychoterapii nawet nie chcemy tego zmieniać. Więc to są takie dwa źródła, które mi przychodzą do głowy. Myślę też, że są różne takie przekonania, które mamy na temat psychoterapii, pochodzące na przykład z filmów, czy czasem z książek, że terapia to jest takie dziwne zjawisko, w którym siedzisz i mówisz, i mówisz, i mówisz, a terapeuta mówi tylko i nic więcej. No więc też ten obraz może być trochę zakrzywiony przez to, jak to jest pokazywane no właśnie w mediach, w filmach i tak dalej. Ja też zauważyłam, że my nie rozróżniamy często między psychoterapią a terapią, a jakby pod hasłem terapia no może się mieścić cała masa narzędzi, specjalistów i przeróżnych technik i nurtów. I tutaj łatwo przejść do wszelkiego rodzaju terapii, które no właśnie, są trochę takimi powstałymi znikąd, terapiami, które po prostu stworzyła osoba, która miała jakąś nowatorską myśl, które nie są poparte właśnie czy to badaniami, czy jakimś szkoleniem, czy certyfikatem. I mamy różnych terapeutów, specjalistów, mówiąc z angielskiego healerów, czy innych uzdrowicieli, którzy już właśnie no, z psychologią, od której wyszłyśmy, niewiele mają wspólnego. No i to chyba jeszcze bardziej wprowadza taką dezinformację i pewien chaos i może uprzedzać do
tych terapeutów, konkretnie psychoterapeutów, którzy mają, jeżeli tak jak powiedziałaś, są uczciwi, podstawę do tego, by rzeczywiście ludziom pomagać i na podstawie naukowych badań i stosując naukowe techniki wprowadzać jakąś lepszą jakość do życia. Tak, no to może być problemem właśnie, jeśli mieszają nam się różne terapie, które zupełnie nie mają ani z psychologią, ani z psychoterapią nic wspólnego. I to miesza nam się z tym, czym jest psychoterapia, czyli z formą leczenia o udowodnionej naukowo skuteczności, z użyciem konkretnych technik. Oczywiście w różnych modalnościach to będą różne techniki, ale jednak z użyciem konkretnych technik, których wiemy, czemu i po co używamy. No, jeśli zaczyna nam się to mieszać, to to też może naruszać to zaufanie do psychoterapii. Jeżeli mylimy właśnie różne formy terapii, nie wiem, czy jakiejś takiej alternatywnej, czy właśnie takiej bardziej duchowej, z psychoterapią, która jest jednak leczeniem. Chciałabym zatrzymać się na chwilę, pewnie dłuższą, właśnie przy duchowości, bo tak jak wspomniałam wcześniej o tym, że mamy pewien kryzys w ogóle autorytetów, to na pewno obserwujemy od lat taki kryzys związany z religią, związany z wiarą, ale jednocześnie możemy obserwować, że coraz większe grono osób otwiera się na bliżej nieokreśloną i niewsadzoną w ramy duchowość czy praktykę duchową. I zastanawiam się, czy psychologia ma w ogóle w kontekście tego zjawiska jakieś stanowisko, które albo jest za, albo przeciw, i czy uważa, że taka duchowość jest zasadna w naszym życiu? To znaczy, tak, powiem tak, kiedyś psychologia i psychiatria bardzo mocno się oddzielała w ogóle od religii, od duchowości. Nawet mogę powiedzieć, że w takim negatywnym świetle raczej miała tendencję do pokazywania właśnie życia takiego duchowego, czasem w kontekście objawów psychopatologicznych. No, zresztą czasem tak bywa, że objawy psychopatologiczne wiążą się jakoś z religijnością czy z duchowością. No ale ten stosunek psychiatrii i psychologii do zaburzeń, do duchowości i do religijności zmienia się z czasem i no teraz już myślę, że nie da się uciec od tego, że duchowość i religijność no są czynnikiem, który mocno wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Może wpływać w sposób pozytywny, może wpływać w sposób negatywny. I oczywiście badania psychologiczne też już trochę się zajmują tym obszarem życia człowieka, pokazując między innymi te pozytywne skutki zaangażowania właśnie w takie życie duchowe. One dotyczą na przykład radzenia sobie ze stresem, zwłaszcza w takich momentach dużych życiowych trudności, że tutaj taka duchowość wpływa korzystnie na dobrostan człowieka. Jeśli chodzi o taki wpływ negatywny, to też już pewne badania się w tym obszarze pojawiają. Myślę, że nie ma ich wiele, jeśli chodziłoby o jakby konkretne, nie wiem, praktyki duchowe, bo to jest jeszcze taki temat nie do końca przebadany. Ale na pewno to łączenie psychologii z duchowością w sensie takim, że psychologia zajmuje się i przygląda się temu, jak wpływa na nas duchowość i nasze życie religijne, to na pewno widać to, że to się pojawia, że to się zwiększa, że psychologia się zaczyna interesować tym tematem. Pojawiły się już jakiś czas temu nawet czasopisma naukowe, które właśnie dokładnie tym tematem się zajmują, czyli tym, jak psychologia łączy się z duchowością. A mogłabyś jeszcze trochę bardziej rozwinąć ten aspekt pozytywny? Jakby co my widzimy jako korzyści tego, że ta praktyka duchowa jest obecna w naszej codzienności? Duchowa czy religijna? To wszystko będzie zależało od tego, jaka jest ta praktyka i na ile ona jest też w nas w środku, a na ile ona jest pokazywana na zewnątrz. Okay. I na ile jest właśnie takim sposobem na zachowanie jakiegoś swojego obrazu, na pokazanie się innym w jakiś sposób, a na ile rzeczywiście w nią wierzymy i jest taką częścią nas, bo jeśli ona jest taka uwewnętrzniona, no to faktycznie mogą z niej płynąć korzyści dla naszego
psychicznego dobrostanu. No i one, tak jak mówiłam wcześniej, są związane przede wszystkim z tym, że w sytuacji różnych takich trudnych życiowych zdarzeń, na które nie mamy wpływu, możemy jakoś nadawać im sens i dzięki temu możemy lepiej radzić sobie ze stresem, który z nich wynika. No tu chodzi na przykład o takie sytuacje jak żałoba po czyjejś śmierci. To często wiara, religia, duchowość tutaj może pomagać, bo jest to sytuacja, w której no, nie mamy już wpływu na to, co się stało i no, musimy odnaleźć w tym jakiś sens. Więc w takich sytuacjach właśnie dużego stresu związanego z bardzo trudnymi życiowymi sytuacjami, duchowość i religia mogą pomagać. No i też wiele z takich praktyk duchowych jest teraz, praktyk, technik duchowych jest teraz włączanych też w różne formy pomocy psychologicznej. Tutaj myślę na przykład o mindfulness, które no, wykorzystuje chociażby medytację do tego, żeby pomagać ludziom radzić sobie z emocjami, z codziennością i z życiem. No i te praktyki są skuteczne. Wiemy, że one pomagają radzić sobie z różnymi objawami zaburzeń psychicznych, między innymi pomagają radzić sobie z PTSD. Więc rzeczywiście można, jakby sama wiara i duchowość to jest jedno i obserwujemy pewien jej pozytywny wpływ na różne obszary życia. Techniki, które można stamtąd zaczerpnąć i które mogą pomagać w utrzymywaniu zdrowia i dobrostanu psychicznego, które już nie zawsze będą się wiązały z jakąś wiarą czy z jakimś konkretną filozofią duchową, też mogą nam pomagać. No tylko ważne jest to, żeby to wszystko stosować z głową i żeby stosować to adekwatnie do naszych potrzeb i do naszych trudności. Bo nie każde lekarstwo jest dobre na każdą chorobę. Jak to? Nie, no żartuję. Co to znaczy, że musimy uważać, żeby mądrze stosować duchowość? Czyli jakie są te aspekty związane z zagrożeniami i tymi negatywnymi skutkami czy negatywnym wpływem duchowości na nasze życie? Co mówi o tym psychologia? No tutaj mamy takie zjawiska, które w psychologii nie są jeszcze jakoś super opisane, ale mówi się o nich coraz więcej. I na przykład chodzi mi o spiritual bypassing, które to polega na tym, że wykorzystujemy duchowość i nasze różne takie wierzenia duchowe do tego, żeby czegoś unikać, żeby coś omijać, żeby czymś się nie zajmować. I tutaj może chodzić o trudne emocje, może chodzić o ból, o cierpienie, może chodzić o trudne sytuacje w życiu, które wymagałyby tego, żeby się nimi zająć i żeby coś z nimi zrobić. A my tego nie robimy, bo zamiast tego na przykład siedzimy i obserwujemy swoje emocje. No bo to jest obserwacja emocji, tego, co się w nas dzieje, to jest technika, która jest zasadniczo bardzo przydatna w życiu. Ja często sama w procesie psychoterapii gdzieś do tego zachęcam, żeby przyglądać się temu, co w nas, żeby obserwować te emocje, żeby je nazywać, bo wiele osób ma kłopot z tym, żeby nazywać to, co się w nich dzieje, żeby to rozpoznawać, żeby nadawać temu jakiś sens i określać, z czym to jest związane. Tylko kłopot pojawia się wtedy, jeśli na tym etapie się zatrzymamy. Czyli jeżeli korzystamy z takich nauk pochodzących z duchowości do tego, żeby nie wyrażać swoich emocji, czyli będę siedzieć i je obserwować, ale nic nie zrobię z tą sytuacją, no to to już może nam szkodzić. Mam na myśli sytuacje takie, które rzeczywiście wymagają naszego działania. No jeśli ja jestem, załóżmy, w przemocowym związku, gdzie ktoś mnie źle traktuje, stosuje wobec mnie przemoc, a ja będę przyglądać się swoim emocjom i będę obserwować swój smutek albo swoją frustrację, swoją złość i swój strach, a do tego mogę jeszcze dołożyć sobie na przykład jakieś takie duchowe przekonania, które też właśnie mogą wspierać spiritual bypassing, jak na przykład taka karma, albo każdy musi nieść swój krzyż, czy Bóg tak chciał. No, różne mogą być właśnie takie zdania, które będą nas do tego zachęcały, żeby nic nie robić z daną sytuacją.
no to będę wtedy dalej tkwić w złej, szkodliwej dla mnie sytuacji. I tutaj to jest przykład takiego zjawiska, w którym nasze emocje są po coś i o czymś bardzo ważnym nas informują. Informują nas o tym, że ktoś nam robi krzywdę, że ktoś narusza nasze granice, że ta sytuacja nam szkodzi i jest zła dla nas. No więc te emocje są po to, żeby skorzystać z tej siły i energii, która z nich płynie, do tego, żeby w tej sytuacji coś zmienić. Więc nie zawsze to jest wystarczające, żeby emocje po prostu obserwować i przyglądać się nim i zauważać, jak w nas płyną. Czasem trzeba też zadziałać. I tu jest pewna pułapka duchowości. Oczywiście ten przykład z związkiem takim przemocowym jest może dosyć skrajny, ale w wielu innych sytuacjach też tak możemy robić, jeżeli za bardzo popłyniemy w duchowość, w sensie takiego też uznawania pewnych emocji za złe, czy takiego uznawania w ogóle silnych emocji jako jakoś problematyczne, to będziemy przez to nie będziemy zajmować się rzeczami, które wymagają tego, żeby się nimi zająć. I to mogą być jakieś sytuacje w naszym bieżącym życiu, ale mogą to być też sytuacje z naszej przeszłości, które się domagają naszej uwagi, którymi warto by się zająć, bo wpływają wciąż na nasze życie. No a czasem zamiast to robić, będziemy uciekać właśnie albo w duchowe praktyki, albo w takie przekonania, które płyną czasem razem z duchowymi praktykami, czyli na przykład, że to, co w przeszłości, to już trzeba zostawić, że nie warto się tym zajmować, no to niekoniecznie będzie nam służyło. Bo też powiedziałaś o tym, że obserwujemy emocje i to jest jakby jedna droga, ale też odnoszę wrażenie, że my często, tak jak wspomniałaś, że nie dopuszczamy do siebie jakichś złych emocji czy silnych emocji, bo w naszym wyobrażeniu o nas jako osobie uduchowionej tam nie ma miejsca na to, żebyśmy byli jacyś, nie wiem, zazdrośni, źli, czy wyrażali właśnie te złe emocje, bo osoba, to jest, oczywiście przerysowuje totalnie w tym momencie, osoba oświecona, no, nie zachowuje się w taki, nie wiem, niski sposób. Mm-hmm. I to też jest kolejna pułapka. Z jednej strony przeżywanie, jakby takie taplanie się w tych uczuciach też jest dosyć blokujące, ale też wypieranie tych emocji i robienie z siebie osoby świętej niesie ze sobą dużo niebezpieczeństw. Tak, no ja myślę, że to jest duży kłopot. Też dlatego, że my w ogóle raczej z mojego doświadczenia w gabinecie na przykład wynika to, że ludzie mają kłopot z tym, żeby rozpoznawać, żeby czuć, żeby zajmować się swoimi emocjami. Zwłaszcza tymi właśnie, które uznajemy za złe, nie wiem, niskie, czy takie niechciane. Tak, tak. I tutaj duchowość, czy takie przekonania płynące z duchowości na temat właśnie tych emocji, że one nie są dobre, że trzeba się ich wyzbyć z naszego życia, że złość czy zazdrość będą tylko nam szkodzić i będą, nie wiem, wywoływać choroby albo będą zatruwać atmosferę. Zatruwać atmosferę i nasze życie. To akurat myślę, że jest bardzo szkodliwe przekonanie, no ponieważ wszystkie te emocje, te, które są nieprzyjemne, one są nam bardzo potrzebne. One są właśnie jak takie lampki awaryjne w samochodzie. Pokazują nam, no coś jest nie tak, nie wiem, kończy się paliwo, albo silnik ci się zepsuł, nie jedź dalej. Możemy je oczywiście zakleić jakimś plasterkiem i udawać, że tego nie widzimy i że tych emocji w ogóle tutaj nie ma, ja jestem ponad to. No tylko daleko nie zajedziemy, jak nam się świeci kontrolka braku paliwa, a zakryliśmy ją plasterkiem. Złość, zazdrość, strach, smutek, te wszystkie emocje, które czasem niektóre właśnie takie duchowe ścieżki uznają za niepożądane, są nam tak naprawdę bardzo potrzebne. Informują nas o tym, że coś jest dla nas ważne, że ktoś przekracza nasze granice, że sytuacja jest dla nas trudna, że straciliśmy coś ważnego, że czegoś potrzebujemy, że jakieś nasze ważne potrzeby są niezaspokojone i my potrzebujemy je czuć po to, żeby się dobrze orientować w świecie. Jeżeli pozbywamy się tych emocji albo właśnie tak się im z boku przyglądamy, nie wchodząc w nie zupełnie i nie czując ich, to pozbawiamy się takiej bardzo ważnej i bardzo przydatnej umiejętności. Trochę tak, jakbyśmy sobie właśnie wyłączyli
system, nie wiem, wczesnego ostrzegania przed niebezpieczeństwem. Tak, mamy go wbudowanego, mamy go w sobie i z jakiegoś powodu zamiast z niego korzystać i zamiast nauczyć się odpowiednio z niego korzystać, to wolimy go wyłączyć, żeby nie działał. Zapytałam się ciebie przed nagraniem, czy proces terapeutyczny jest określony czasowo i ile to zazwyczaj trwa, bo zauważyłam takie zjawisko właśnie w przestrzeni duchowej, bezterminowego, nie chcę mówić wiecznego, ale bardzo długiego rozgaszczania się właśnie w takim procesie uzdrawiania, właśnie w tym wspomnianym wcześniej healingu. To tak bardziej a propos tego wątku o tym, że my obserwujemy emocje i bardzo je przeżywamy i w nich tkwimy. I myślę sobie, no dobra, jeżeli komuś to służy i ta osoba odczuwa satysfakcję z życia, to może nie nam oceniać, czy to jest rzeczywiście takie szkodliwe, ale z punktu widzenia psychologii, czy my możemy widzieć jakieś potencjalnie negatywne skutki tego, że my szukamy głębiej, że my przeżywamy, że my próbujemy znaleźć jakiś głębszy sens i źródło każdego doświadczenia, że to, co nam się przytrafia, na pewno jest jakimś znakiem, albo to nas ma doprowadzić do tego, żeby znaleźć ranę. To są jakieś takie hasła, które pojawiają się na moim radarze, kiedy sobie obserwuję świat duchowy i ciekawi mnie, czy to też może nie ze sobą jakieś zagrożenia. Myślę na pewno, że część z tego może być pozytywna. To znaczy, jeżeli obserwujemy to, co się w nas dzieje i szukamy źródeł tego i to prowadzi nas do jakichś rozwiązań albo do szukania pomocy, albo przekłada się na nasze życie i na to, jak funkcjonujemy, no to fajnie, no to super, to lepiej rozumiemy siebie, zajmujemy się sobą, zajmujemy się swoimi emocjami i to ogólnie jest dobrze. Dobrze też jest je przeżywać. Też może trochę sprostuję, bo z tym obserwowaniem swoich emocji nie chodziło mi do końca o takie taplanie się w nich, tylko nawet trochę przeciwnie. Chodziło mi o takie zjawisko dystansowania się od swoich emocji w taki sposób, że ja je będę po prostu obserwować, tak jakby z boku się im przyglądać, ale nie będę ich do końca czuć, tylko będę sobie się im przyglądać. I to jest zjawisko, które czasem się przydaje, jeżeli mamy problem na przykład z impulsywnością i wybuchamy nagle i nasza złość bierze nad nami górę, no to wtedy super jest coś takiego w sobie ćwiczyć, ale jeżeli mamy problem przeciwny i jesteśmy zahamowani emocjonalnie i nie mamy często odwagi do tego, żeby stawiać granice, nie korzystamy na przykład ze swojej złości, do tego, żeby stawiać granice, żeby czegoś oczekiwać, no to wtedy to obserwowanie z boku swoich emocji może być dla nas szkodliwe. I może pozbawiać nas właśnie takiego źródła jakiejś siły, energii, które w życiu się przydaje. Jeśli chodzi z kolei właśnie o takie bardzo dogłębne poszukiwanie w sobie różnych rzeczy i skupianie się mocno na tym, no to ja bym się zastanawiała nad tym, jaką to pełni funkcję, bo jeśli ja zajmuję się tym, zagłębiam się ciągle coraz bardziej w siebie, zajmuję się takim analizowaniem swojego wnętrza w nieskończoność i szukaniem tam różnych, nie wiem, przyczyn i sensu i tak dalej, no to może być tak, że to sprawia, że to jest formą trochę takiej ucieczki, prawda, od życia, od codzienności, od tego na przykład, że inni ludzie może czegoś ode mnie potrzebują, że mam jakąś odpowiedzialność w swoim życiu, że są rzeczy, którymi powinnam się zająć, że są ludzie w moim życiu, właśnie którym jestem potrzebna. No i wtedy to też może spełniać taką funkcję właśnie ucieczkową, czyli będę się zajmować tym, żeby się nie zajmować trudnościami tu i teraz, w bieżącym życiu. Więc może być różnie, prawda? Możemy uciekać do środka przed tym, co na zewnątrz, a możemy też uciekać na zewnątrz przed tym, co w środku i co bolesne i trudne. Więc no, to jest też ważne, żeby tym, co w środku, zajmować się z sensem. Czyli w taki sposób, który do czegoś prowadzi. Prowadzi do realnych zmian w naszym życiu na co dzień. Ja nawet sama, powiem ci, złapałam się na takim mechanizmie jakiś czas temu, że próbowałam nadmiernie analizować wszystko, co mi się przytrafia właśnie w poszukiwaniu źródła, jakiegoś wspomnienia, jakiegoś schematu, który może w ten sposób odtwarzam, czy odbierałam rzeczy, które mi się przytrafiają za każdym razem jako jakiś znak albo jakąś lekcję. To właśnie kojarzy się z takim nadmiernym
poszukiwaniem sensu zarówno w świecie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, co może nas mocno oderwać od tego świata rzeczywistego, a chyba zarówno duchowość, jak i psychologia, tutaj postaram się postawić je w miarę w tej samej kategorii, mają na celu wesprzeć nas w tym, żeby funkcjonować w świecie, a nie odciąć nas od tego, co dzieje się wokół. No właśnie, taka powinna być ta funkcja, jakby podtrzymująca nas w tym świecie, a nie wyciągająca nas z tego świata w czasem takie magiczne myślenie, czy właśnie w takie życie poza tym, co realne. I na przykład jak myślę o sytuacjach, w których wszystko, co widzimy, czy wiele rzeczy, które widzimy, traktujemy jako jakiś znak, czy jako coś takiego, co jest skierowane bezpośrednio do nas, po to, żebyśmy się czegoś z tego nauczyli, to też może być taki sposób, żeby w pewnym sensie uciec od siebie samego i uciec od swoich własnych emocji. Bo jeśli spotka mnie coś przykrego, nie wiem, wyobraźmy sobie, że no nawet pada dzisiaj deszcz, a ja miałam w planach, no może nie przy tej pogodzie, ale załóżmy, że miałam w planach iść na plażę i pada dzisiaj deszcz, no to jeżeli ja potraktuję to jako jakiś znak, że nie wiem, wszechświat chce mi coś powiedzieć i uchronił mnie przed tym, żeby na plaży nie zaatakował mnie krokodyl, no to jest to tak naprawdę sposób, żeby nie czuć jakieś emocji, które mogłyby się pojawić w związku z tym, że ja coś utraciłam. To jest oczywiście banalny przykład, no bo wiadomo, że w przypadku większości osób to nie byłyby jakieś bardzo silne emocje związane z tym, że pada deszcz, ale to trochę pokazuje to zjawisko, prawda? Że ja zrozumiem to sobie jako jakiś znak, więc przez to nie będzie mi przykro, że dzisiaj pada deszcz. I dzięki temu no właśnie zamiast zajmować się swoimi emocjami, zamiast je poczuć, zamiast pobyć w nich trochę, no to sobie to tak trochę zintelektualizuję, właśnie trochę tak magicznie o tym pomyślę i nie będę wtedy musiała tych emocji czuć. No i kiedy to dotyczy takich małych spraw, to może nie przynosić nam wielu szkód, ale jak zaczyna pojawiać się bardzo często i zaczyna dotyczyć też dużych rzeczy i dużych emocji, które są właśnie ważnymi informacjami dla nas, no to już może stać się problemem. A czy znasz jakieś sposoby na to, żeby te emocje wtedy oswajać, żeby nie uciekać, żeby właśnie nie popaść w ten, bo nie wiem czy wiesz, ale jest polskie jedno z tłumaczeń spiritual bypassing jako duchowy eskapizm, to tak bardzo tak poetycko brzmi. Czy są sposoby na to, by nie dać się temu eskapizmowi i przyznać, że po prostu jest nam smutno, że coś nie wyszło, a nie jest to właśnie znak, że mamy w tym czasie zrobić coś innego albo uniknęliśmy tragicznej śmierci? Myślę, że po pierwsze musimy zaakceptować to, że każdy z nas ma w sobie taką część, która chce unikać bólu, unikać cierpienia, unikać tego, co nieprzyjemne. I to jest ta część, która będzie nas tak ciągnęła w kierunku takich czasem łatwych wytłumaczeń. Właśnie, albo nawet niełatwych, ale takich, które chronią nas przed bólem, sprawiają, że jest nam miło, przyjemnie i cieplutko. I że to nie jest jedyna część nas. To znaczy, ważne jest to, żeby ją zauważyć i zaakceptować. Widzieć to, że pojawia się we mnie taka chęć, żeby teraz uciec od tego, co nieprzyjemne. I jeśli to w sobie zauważymy ten impuls, który się pojawia, żeby czegoś nie czuć, żeby od czegoś uciec, no to już jest połowa sukcesu, bo widzimy, że coś takiego się dzieje. Możemy się zastanowić, czemu tak jest, że ja od tego uciekam, czemu nie chcę tego czuć, czy ta emocja jest dla mnie jakaś taka wyjątkowo trudna, czy nieprzyjemna, czy ja nie wiem, co z nią zrobić, jak sobie z nią poradzić. No a kolejnym krokiem jest to, żeby pozwolić sobie czuć i żeby też no, akceptować to, że życie to nie tylko przyjemne momenty i to nie tylko właśnie komfort i ciepełko i same dobre rzeczy, no ale życie to też czasem cierpienie, czasem smutek, czasem wściekłość, a czasem strach i to są emocje, które też pokazują nam, że coś jest dla nas ważne, że coś jest dla nas wartościowe, że do kogoś się przywiązaliśmy i pojawiają się naturalnie i będą się pojawiały. Więc tutaj chodzi też o tą zgodę na to, żeby czuć i świadomość tego, że ja mogę przetrwać te emocje, że one mnie
nie zabiją, że one mnie nie zniszczą, tylko one są we mnie. Mogę się im przyglądać oczywiście, ale to jest trochę za mało. Mogę też z nich korzystać do robienia różnych rzeczy. Mogę też decydować się je okazać w inny sposób, nie w tej sytuacji, tylko nie wiem, opowiadając komuś o takiej sytuacji. Mogę je wyrazić jakoś. No ale one są i będą i są częścią naszego życia i ja osobiście myślę, że raczej wzbogacają nasze życie niż nam szkodzą i że to nie jest tak, że złość i smutek i strach nas jakoś wyniszczają. Oczywiście mogą być trudne, jeśli jest ich za dużo, jeśli nie umiemy sobie z nimi odpowiednio radzić. Ale są nam bardzo potrzebne i właśnie tu chodzi o to, żeby nauczyć sobie się z nimi radzić z nimi, a nie o to, żeby udawać, że ich nie ma i udawać, że nie rusza mnie ta sytuacja. Ale też znaleźć w tym chyba taki balans, żeby znowu nie dać się tym emocjom zawładnąć nami na tyle, że tkwimy w nich i przeżywamy. I za bardzo się do nich przywiązujemy. Bo tak. To też jest taka skrajność. Tak, i tutaj, no właśnie, to jest trochę kłopot z psychologią, nie? Że ona nie daje prostych rozwiązań. I ja tutaj nie mam jakiejś jednej świetnej rady, jak żyć dobrze i idealnie sobie radzić z emocjami. No to są niestety takie rzeczy, które czasem obiecują niektóre takie ruchy, czy duchowe, czy filozoficzne, prawda? Że ja w 3 dni teraz cię nauczę, że już nigdy nie będziesz smutna ani zła. Psychologia nie ma takich jasnych odpowiedzi, tylko to jest trochę takie balansowanie, prawda? Gdzieś pomiędzy i znalezienie tego złotego środka, który u każdego może być trochę inny i u każdego droga do niego może być trochę inna. Więc oczywiście masz rację, że tutaj też nie chodzi o to, żeby tak wpaść w te emocje i nie wiem, i na przykład żyć swoją złością i frustracją, bo ktoś, nie wiem, zajechał nam drogę i ja teraz przez tydzień będę się wściekać. Nie, tutaj chodzi o to, żeby zorientować się, że jestem zła, pozwolić sobie poczuć tą złość i móc zadecydować, co chcę z nią zrobić. Czy chcę ją w tym momencie wyrazić, nie wiem, zatrąbić na tego człowieka, który mi zajechał drogę, czy chcę komuś o tym opowiedzieć i wyrazić tą swoją frustrację, rozmawiając z jakąś bliską osobą, czy chcę powściekać się chwilę, a później o tym zapomnieć i to odpuścić. Tylko do tego jest potrzebne to, żebyśmy byli świadomi tych emocji, żebyśmy je zauważyli, żebyśmy wiedzieli, do czego one służą i że są naturalne, że się po prostu pojawiają w takich sytuacjach i że to nie musi być jakaś, nie wiem, jakiś znak od kogoś, że ja mam już dzisiaj nie jeździć samochodem, bo stanie się coś złego, że to nie jest jakiś tajny przekaz do mnie, tylko po prostu czasem zdarzają się nieprzyjemne rzeczy. Czasem my w reakcji na nieprzyjemne rzeczy czujemy złość, bo to jest adekwatna reakcja i jako dorośli ludzie możemy sobie na różne sposoby z tą złością poradzić. Ale czy powiedziałabyś, że duchowość w jakimś stopniu odbiera nam sprawczość i władzę nad swoim życiem? Nie powiedziałabym, że duchowość w ogóle odbiera nam sprawczość. Nie, myślę, że może nawet czasem tej sprawczości dodawać, jeżeli korzystamy z niej odpowiednio, ale myślę, że pewne techniki czy pewne praktyki, które stosujemy w duchowości, czy pewne wierzenia mogą w taki sposób na nas działać. No bo z duchowością jest trochę tak jak ze wszystkim, prawda? Możemy tego użyć na naszą korzyść, możemy możemy z tego korzystać, możemy dzięki temu się rozwijać może to być jakimś naszym dużym zasobem, a może stać się czymś, co nas krzywdzi, czymś, co właśnie nam jakoś odbiera pełnię życia i sprawia, że nie czujemy wszystkiego, że czegoś się pozbawiamy. Więc tu nie postawiła. Trudno byłoby mi powiedzieć, że w ogóle duchowość zabiera sprawczość, ale myślę, że pewne przekonania wynikające z duchowości mogą zdejmować z nas odpowiedzialność za własne życie. Czyli jeśli ja jestem przekonana o tym, że wszystko ma właśnie jakiś taki większy sens, że wszystko jest zawsze po coś, no to na przykład może być tak, że kogoś skrzywdzę i
nawet nieświadomie. Mhm. I ta osoba mówi mi o tym, że no, to mi sprawiło przykrość, to mnie skrzywdziło. A ja jej powiem, że no, to była taka lekcja dla ciebie i to było wszystko po coś. I nie wiem. I na pewno czegoś się z tego nauczyłaś. No to jest właśnie nie branie odpowiedzialności za swoje działania, za swoje decyzje i takie uciekanie w tą duchowość od tego, żeby na przykład poczucie winy, które mogłoby być adekwatne w tej sytuacji, kiedy kogoś skrzywdziliśmy i mogłoby prowadzić do tego, że przeprosimy, że spróbujemy jakoś tą krzywdę naprawić i działałoby na korzyść relacji, na korzyść też tej drugiej osoby. Bardzo, bardzo podoba mi się to, co powiedziałaś. Myślę, że ten przykład może dobrze trafić do wielu osób. Mi na pewno daje dużo do myślenia, bo też spotykam się z takim poszukiwaniem jakiejś lekcji we wszystkim, co mnie spotyka, a jednak sporo jest w naszym życiu tak zwanej losowości, na którą nie mamy wpływu i fajnie jest to móc zaakceptować. Przechodząc jeszcze na koniec trochę z powrotem w stronę psychologii, czy obserwujesz, żeby tak nie było, że wieszamy psy na duchowości, bo myślę, że człowiek jest w stanie wybaczyć jedno i drugie i ścieżkę tak, duchową, oczywiście. I ścieżkę psychologiczną. Czy zauważyłaś w kontekście psychologii, że my właśnie popadamy w taką, nie chcę używać słowa może obsesję, ale jesteśmy mocno wyczuleni na to, żeby właśnie doszukiwać się w tym, co nas spotyka, no może w tym przypadku nie znaków i jakiegoś prowadzenia siły wyższej, tylko właśnie jakichś swoich traum. Kolejne mocne słowo, też mocno wyeksploatowane. Albo właśnie mamy poczucie, że jakaś sytuacja jest triggerem do tego, żebyśmy wrócili do wspomnień z przeszłości i przyjrzeli się jeszcze jakiejś innej ranie, którą możemy mieć. Że my tak zachłyśnięci psychologią i dostępem do wiedzy psychologicznej, czy uczęszczając na przykład na psychoterapię, zaczynamy kręcić swoje życie właśnie wokół tego, żeby szukać w sobie tych kolejnych rzeczy do uzdrowienia, do wyleczenia, do zrozumienia o sobie. Wydaje mi się, że może tak się zdarzać, ale ja raczej potraktowałabym wtedy to jako sygnał, że jednak coś jeszcze jest niezałatwione. I jeśli pojawia się taka chęć szukania w sobie jeszcze czegoś więcej i szukania jakichś traum, jakichś trudnych doświadczeń, no to być może to jest moment, żeby się zdecydować na psychoterapię i żeby rzeczywiście odnaleźć to, co w nas wywołuje jakieś trudne emocje, właśnie to, co jest związane z sytuacjami, które spotykamy na co dzień i właśnie one jakoś tak triggerują nieprzyjemne emocje, no to do tego może służyć właśnie psychoterapia, prawda? Żeby się tym zająć, żeby się przyjrzeć tej swojej przeszłości, żeby przeżyć te emocje, których nie przeżyliśmy w związku z jakimiś wydarzeniami, bo myślę, że jeśli się zajmiemy tak porządnie tą swoją przeszłością, opłaczemy to, co wymaga opłakania, wściekniemy się na tych, na których trzeba się wściec, to, że takie zjawisko nie powinno się wydarzać. Raczej moim zdaniem ono może świadczyć o tym, że coś jeszcze zostało niezałatwionego. I często takie zachowanie może też sugerować, że my uciekamy od psychoterapii, bo na przykład wydaje nam się, że ta wiedza, którą zdobyliśmy z książek, pomaga nam sobie radzić, a finalnie prosimy o wsparcie osoby, która może poinstruuje nas, jak sobie te wszystkie tematy uporządkować. Tak, ja myślę, że w książkach, zwłaszcza różnych takich samopomocowych, jest dużo dobrego i naprawdę są tam różne, jeśli są to porządne książki, różne techniki, z których możemy na co dzień korzystać, różne inspiracje do myślenia w inny sposób, też do przyglądania się samemu sobie. I fajnie, jak z tego korzystamy, tylko no czasem po prostu okazuje się, że to jest trochę za mało i że mamy w sobie coś, co wymaga tego, żeby się tym zająć i niestety wtedy bywa tak właśnie, że chociażby duchowość albo
taka samopomoc są sposobami na to, żeby trochę od tego uciekać, prawda? Czyli że ja będę sobie na różne sposoby, czy duchowe, czy nieduchowe, radziła z tymi nieprzyjemnymi emocjami, które się we mnie pojawiają, a nie zajmę się źródłem tych emocji. No i przez to będę na przykład powtarzać jakiś schemat wchodzenia w niezdrowe dla mnie relacje i one, i widzę to w moim życiu, że ten schemat się powtarza, że wchodzę w relacje z osobami, które nie wiem, jakoś mnie krzywdzą albo unikają bliskości ze mną i to mnie rani. I wtedy jeśli zamiast zająć się źródłem tego, czyli tym skąd się ten schemat wziął, czemu on się powtarza w moim życiu i jak go zmienić, jeśli ja będę zajmować się tylko tymi emocjami, że jest mi teraz smutno, jest mi nieprzyjemnie, bo ktoś mnie opuszcza emocjonalnie, bo nie czuję się ważna i jeżeli będę skupiać się tylko na tym, żeby nie było mi nieprzyjemnie z tego powodu, no to nie rozwiążę tego problemu i on będzie się dalej powtarzał. Więc myślę, że tutaj potrzebna jest no, taka ostrożność i uważne przyglądanie się też sobie, czy ja na pewno dobrze funkcjonuję wtedy, kiedy wydaje mi się, że dobrze funkcjonuję. No bo czasem też, i to jest może jeszcze taki aspekt, którego trochę nie poruszyłyśmy w kontekście duchowości, takiej nadmiernej, czy czasem się mówi toksycznej pozytywności, prawda? Czyli, że wszystko musi być takie dobre, przyjemne, tylko pozytywne wibracje i wtedy właśnie no, nie pozwalamy sobie na to, żeby poczuć to, co nieprzyjemne i nie pozwalamy sobie na to, żeby wykorzystać to do zmiany w swoim życiu. A w kontekście pracy ze specjalistą, czy jest jakiś nurt w psychoterapii, który ty byś szczególnie polecała, jeżeli czujemy, że nam różne doświadczenia właśnie aktywują pewne schematy, tutaj może nawet nasuwa się odpowiedź w tym, co powiedziałam, czy właśnie jakieś sytuacje z przeszłości? Powiem szczerze, że nie polecę chyba konkretnego nurtu. Raczej ja mam jednak poczucie, że to jest ważne, żeby trafić na odpowiedniego terapeutę, który mi będzie pasował i z którym będę się czuć dobrze w relacji. No i żeby jasno określić sobie cele tej terapii, czyli żeby wiedzieć, że ja chcę się zająć moją przeszłością, że chcę sobie coś poukładać, że chcę zrozumieć właśnie te różne schematy. I tu każda terapia, która zajmuje się właśnie przeszłością, będzie pomocna. Czy to będzie terapia psychodynamiczna, to oczywiście swój własny nurt mogę tu polecić, ale tak samo terapie humanistyczne, tak samo no, obecnie też terapia poznawczo-behawioralna coraz więcej się zajmuje przeszłością. Terapia schematów jest takim też no, dobrym sposobem na to, żeby zrozumieć swoje schematy i żeby się nimi zająć, więc myślę, że to nie jest do końca kwestia nurtu, co trafienia na odpowiednią osobę, wybrania sobie odpowiedniej osoby i no, takiej świadomości i decyzji nad czym ja chcę pracować i po co to robię. Ostatnie pytanie. Czy można być osobą, która chciałam się zaśmiać, wierzy w psychologię, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmiało, ale na przykład jest zwolenniczką terapii, czy chodzi na terapię, a jednocześnie jest osobą uduchowioną, która ma jakieś praktyki duchowe. Oczywiście, że można. Nie widzę w tym absolutnie nic złego. Każdy człowiek ma prawo też do swojej wiary, do swojego światopoglądu i to nie jest na pewno coś, co w trakcie terapii będziemy próbowali jakoś się tego pozbyć albo wymazać. To zupełnie tak nie jest. To nie jest w sprzeczności ani z psychologią, ani z psychoterapią. Aczkolwiek możemy się przyglądać temu właśnie w jaki sposób ja wykorzystuję tą religię czy tą duchowość, co ona mi robi dobrego, co mi robi złego. Możemy trochę modyfikować to, w jaki sposób z niej korzystamy. Ale oczywiście można być osobą, która jest religijna, która jest wierząca, która jest uduchowiona i która korzysta z psychoterapii i myślę, że to się świetnie też łączy. Joanna, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę kolejną, mam nadzieję nie ostatnią i mam nadzieję, że też będziesz dzieliła się swoją wiedzą dalej, bo cudownie się tego słucha. Dziękuję bardzo i wielkie dzięki za zaproszenie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję marce Health Labs Care za objęcie nad nim patronatu.
Health Labs Care to producent innowacyjnych suplementów diety i kosmetyków, które towarzyszą mi każdego dnia. Z kodem Karolina10 kupicie wszystkie produkty o 10% taniej. A ja jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. W każdy pierwszy dzień miesiąca czeka na Was solówka z inspiracjami z ostatnich tygodni i raz na jakiś czas zaskakuje Was środowym bonusem i tak będzie w tym tygodniu, bo zgodnie z zapowiedzią już w najbliższą środę mam dla Was drugą część tej miniserii, czyli rozmowę z Asią Łożeńską. Oprócz tego niezmiennie odsyłam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska, gdzie publikuję regularnie, dzielę się swoimi przemyśleniami i czekam tam również na Wasz feedback i na Wasze refleksje dotyczące tematów podcastowych i nie tylko. Raz jeszcze wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć!